No co? Kukuryku na patyku. Niedziela rano przychodzi do mnie właśnie Jurek, którego poprzedniego dnia wieczorem w nocy przyjaciółka przyprowadziła do mnie i z propozycją zagrania w jego filmie, bo niestety główna bohaterka rozwiała się, nie miał kto zagrać. Nigdy nie miał kamery w rękach, wobec tego z książką w ręce kręcił film. Do tego stopnia jakby zaprzyjaźniliśmy się, że pan Jerzy nagle ogłosił, że chce się ze mną ożenić. No i tak się zaczęło. Ja chciałem być wolnym, po to pojechałem do Krakowa, po to właśnie uciekłem prawie, że z Bydgoszczy. No i tak trafiłem do Nowej Huty. Przeczytałem gdzieś na murze jakieś ogłoszenie, że jest jakieś mieszkanie do wynajęcia. No i trzeciego dnia udałem się do Nowej Huty i pomyślałem, że to jest właśnie tu. 'Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a później była taka sytuacja, że już rodzice ubierali choinkę. Ja w tym czasie bawiłem się na sankach przed domem i w pewnej chwili mama woła, żebym przyszedł, że aniołki były. I była pod choinką zapakowana paczka taka. No i ja byłem ciekawy, co to jest. Ojciec otwiera i okazuje się, że to był projektor filmowy. Jest chyba godzina 8 rano. Spoglądam w okno i widzę, jak rozbierają płotek wokół krzyża. I oni mieli takie ramo, taka lina z dwoma tymi uchwytami takimi. I oni podłożyli pod ten krzyż, jak on już był nadkopany. Reakcja na ten film była tak wielka, że film spowodował manifestację pod sądem rejonowym w Krakowie, gdzie ludzie domagali się ukarania winnych. Jak robiłem fabułę Sonaty Marymącką, to Emil Karewicz w ubikacji do pisuarów woła: świta, szczelony już. Tak, świta już jutrzenka swobody, bić idę hordy bolszewickie. Do pisuarów woła. No ale była później kolaudacja, no tego nie może być. I mam to wyciąć. Ja się nie zgodziłem, ale powiedziałem, że spuszczę wodę. Baczność! Świta jutrzenka swobody. Bić idę! Bardzo prosimy. Bardzo prosimy dla operatora. Nie skorzysta. To zdrowie. No to zdrowie. Zdrowie, wszystkie najlepsze. Otwarcie roku szkolnego, tak? Otwarcie roku szkolnego. Ściany są do malowania, półki są do malowania. No tutaj to strasznie wygląda, bo szafki niegotowe i mam nadzieję, pani Basiu, że kuchnia będzie taka jak u pani, czyli gotowa i będzie znakomita za 2 tygodnie. Byłem na wycieczce i teraz będę schodził. Schodzę. Teraz będę wchodził. Dobra, idziemy, ramy gaz. We mnie kształtował się taki wewnętrzny odwet i zaproponowałem kolegom tak w luźnej rozmowie, jeżeli byśmy zrobili tąpnięcie pod pomnikiem Lenina, to najbardziej byśmy dokuczyli w ten sposób komunie. Ładnie się komponujesz z kwiatkiem, więc tak, proszę, odwijaj. Tak. Nie mogę tego kwiatka podnieść, bo mam żebra złamane. Odwijaj. No i piłowałem, upadłem tak nieszczęśliwie, że żebra poleciały, stopek żebra zostały złamane, ale jestem i przyszedłem. Dzień dobry. Mam
dopiero 16 lat, więc na razie nie mogę powiedzieć, co to jest miłość. Miłość. Bóg, rodzina, dom. Wszystko, co kojarzy się z ciepłem. Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie. No, to jest rok! Bliżej. To nie jest wada. Ale nie będziemy rzucali kieliszka. Głosów Tygodnika Nowohuckiego nadaje tytuł Nowohucianina Roku za rok 2008 panu Jerzemu Ridanowi. Tytuł ten przyznany został panu za osobisty wkład w życie kulturalne Nowej Huty, a w szczególności za budzący podziw trud dokumentowania złożonej historii tej dzielnicy. Ridanowe imię nika nie zaginie. Ani w głosie huty, ani w dobrym kinie, ani w dobrym kinie. Życie swoje związał z kulturą narodu, zapisując w filmie życie królewskiego grodu. Królewskiego